12 lutego 87. Boże Wszechmogący, nie chcę wpaść w pychę ani szukać mojej osobistej korzyści. Proszę Cię o pomoc. Pragnę pozostać niczym. Chcę pozostać prostą i Tobie oddać całą chwałę. Masulo, ja jestem Jahwe, kocham Cię. Wszelki autorytet będzie pochodził ode mnie, maleńka. Zawsze przypomnę Ci Twoją małość. Dam Ci zrozumieć, jak ja działam. Miej pokój, Masulo. Wkrótce będę z Tobą. Poczułam ulgę, wiedząc, że Bóg przypomni mi zawsze moją nicość. Przeżyłam straszny dzień, niekończące się wątpliwości. Wszystko to jest całkowicie niemożliwe. Wszystko to wydaje się nierealne. Jednakże usłyszałam, że Bóg mnie wzywa. Wszystko było całkiem prawdziwe, a jednak nic nie wydawało mi się prawdziwe. Nagle poczułam, że byłam najnieszczęśliwszą ze wszystkich stworzeń. Co dzieje się naprawdę? Masulo, czy zapomniałaś, jaka byłaś rok temu? Moja umiłowana, pozwól mi przypomnieć Ci, kiedy ja, Jahwe, przychodziłem między umarłymi. Umarłymi duchowo. Kiedy ja, Jahwe, przychodziłem między umarłymi, zobaczyłem Cię wśród złośliwców, którzy trzymali Cię i dręczyli. Zobaczyłem Cię tam samą i walczącą. Twoja dusza bliska była śmierci. Miałem taką litość nad Tobą. Nagle przypomniałeś sobie o moich wcześniejszych dziełach i zrozumiałaś, że mógłbym być Twoją ucieczką. Wtedy też usłyszałem Twoje błaganie z ziemi. Córko, zawsze Cię kochałem, ale Ty zapomniałaś o mnie. Tęskniłem, abyś mnie kochała i aby mógł usłyszeć, jak nazywasz mnie ojcem. Przez tyle lat stałem pod twoimi drzwiami czekając, aż pewnego dnia mnie usłyszysz. Znajdowałem się całkiem blisko. Tak, byłem tak blisko ciebie, że moje serce nie mogło oprzeć się twemu błaganiu. Przyszedłem pełen radości, ty wreszcie mnie zawołałaś. Podniosłem Cię i przytuliłem do mojej piersi, córko, i uleczyłem Twoje rany. Nauczyłem